Siemanko, witam was w kolejnym odcineczku. Lepiej usiądźcie, bo was wywali z butów. Co pan MRF znowu wymyślił? No, zaraz będziecie mówić, że no nie wymyśliłem, no bo nie wymyśliłem, ale udoskonaliłem to. Nie będzie to jedyny swap, jak w tytule, ale jedyny taki swap. Tego, co tu powstaje, nawet MacGyver by się nie powstydził. Nie jest to zbyt ciekawy dla was temat, no bo dużo osób, co mnie ogląda, no to jest tam związane z speedbike'ami. Ale dla takich starszych widzów, co mieli kiedyś Cinquecento, pewnie borykało się z tym problemem, mianowicie gaźnika. Cały czas dążę jak najniższego spalania i powolutku. U mnie na kanale będziecie widzieć, jakbym to można powiedzieć, etapami. Będę szedł na coraz to niższe wartości. Próbowałem zejść jak najniżej na oryginalnym gaźniku, ale no niestety jest to w granicach 7 litrów. Nie dam rady zejść niżej, chociaż teraz też jest kwestia taka, że jest zimno. W lecie byłoby to na pewno mniej, w granicach 6. Ale no nie jest to dla mnie zadowalające jak na takie osiągi samochodu. Postanowiłem, że zamontuję gaźnik od malucha. Ale jak pewnie z daleka już tutaj widzicie, jest to gaźnik przerobiony. Coś tutaj w tym gaźniku jest nie tak. I coś dużo tutaj jest nie tak. Jak widzieliście pewnie na internecie, nie jedna osoba, są swapy. Jak nie widzieliście, możecie sobie obejrzeć, piszcie sobie gaźnik 125, Fiat 125 w Cinquecento 700 i na pewno znajdziecie te filmiki, jak ludzie robili swapy. No ja to też widziałem, ale no jak dla mnie to nie wyglądało to obiecująco i aż takiej rzeźby no nie chciałem robić. Nie, że ja zrobiłem to lepiej, ale chciałem to zrobić tak, żeby jak najmniej ingerować w to, co mam w samochodzie. Czyli po prostu jak mi nie spasuje, żeby wrócić na poprzedni gaźnik. O, jakby coś nie wyszło, jakby były jakieś problemy, żeby po prostu aż tam tak nie ingerować w ten, te podzespoły. Dlatego postanowiłem przerobić ten gaźnik. Cały ten czpień został, czpień, stworzeń, jak to tam możecie nazywać, został założony z tego gaźnika, z gaźnika FOS. Musiałem niestety dorobić tutaj dystanse różne, jak widzicie, tu jest dorobiony dystans. Tutaj też zostały podrobione dystanse. Jak i zostało to też tak zeswapowane, żeby można było zostawić starą, oryginalną regulację od gaźnika, jak i ogranicznik, bo tutaj jest też taki ogranicznik, że jak dacie na gaz na max, widzicie, to macie tutaj na obudowie takiego stopa przy maksymalnym otwarciu przepustnicy. Więc chciałem to zostawić, no i zostało tutaj to wspawane w tulejkę. Jak i oryginalna sprężyna jest jedna, i z gaźnika FOS dołożyłem sprężynę tutaj drugą. Tutaj jeszcze muszę to tylko troszeczkę przerobić, bo to nie jest tak za bezpiecznie. To trzyma się, bo się trzyma, ale ja to przerobię, żeby to się lepiej tutaj trzymało. Mianowicie, żeby nie robić tak, jak ludzie robili na tych filmikach, czyli dokładali po prostu jakąś drugą sprężynę gdzieś tam jakoś tak. Chciałem to zrobić jak najmniej, żeby było ingerencji i przerabiania. Czyli po prostu wyciągam, wkładam drugi gaźnik, stary, nowy. No, tak, żeby po prostu to jakoś wyglądało. Dobra, jak to teraz będzie wyglądało? Tutaj zrobiłem taki model, czyli kolektor rozsący Cinquecento. Tu macie tą podkładkę izolującą, a ten element górny to jest też Cinquecento 700, ale z wersji z gaźnikiem Airsal. Więc tutaj jeszcze będę musiał zastosować też dwie szpilki, wykręcić i wkręcić tutaj zwykłe śruby, a od góry i od dołu wywiercić otwory, wstawić szpilki. Mi się wydaje, że to powinno być ok.
Będzie to wyglądało mniej więcej w ten sposób. Czyli będzie to mniej więcej zamontowane tak, jak było oryginalnie ten gaźnik. Czyli komora płykowa będzie w tą samą stronę w gaźniku od malucha, jak i w tym. I linka gazu będzie w oryginalnym miejscu, czyli po prostu zakładam linkę i tyle, nie? Będzie w oryginalnym miejscu linka od gazu. Dzięki temu zastosowaniu nie trzeba będzie tu zbytnio dużo przerabiać z całym tutaj zasysaniem powietrza. Tak mi się wydaje. Jedyne dwa problemy, jakie będą, jakby ktoś się zdecydował na coś podobnego, no to będzie problem z linką od ssania, bo będziecie mieli ją za krótką, bo oryginalnie wchodzi tutaj linka od ssania, a moja będzie tak jakby od tyłu. Ja akurat nie będę miał z tym problemu, bo mam założoną linkę od ssania od 900, więc akurat w moim wypadku to nie będzie problem, bo ja mam bardzo długą linkę ssania. A drugim problemem będzie na pewno zasilanie tego gaźnika, ponieważ nie jest tu od przodu, tylko jest tutaj od tyłu. No jedynie tak. Myślałem już nad tym, żeby wywiercić tutaj drugi otwór, albo to przewiercić i zrobić jakoś to na odwrót. Ale się jeszcze zastanowię nad tym. Po prostu, żeby tutaj to przewiercić grubszym wiercą, bo tutaj jest, no a to zaślepi na przykład. Ale się jeszcze nad tym zastanowię. No i tyle. Na chwilę obecną jest to. Na chwilę obecną to tak wygląda. Mi się wydaje, że to bardzo ciekawe rozwiązanie jest. Możecie się wypowiedzieć na dole w sekcji komentarzy, co o tym sądzicie. Kolejnym z minusów pewnie będzie takie, że ten szpień strasznie odstaje od tego, nie? To odstaje strasznie od tutaj od gaźnika i może w dłuższym okresie czasu się tutaj coś powycierać, ale to zobaczymy. Jak się uda, to prawdopodobnie jutro już to będę wkładał w ten gaźnik będę prawdopodobnie wkładał do cinkusia, tylko muszę wiertło znaleźć odpowiednie, żeby to tutaj poprzewiercać. Dobra, tyle w dzisiejszym odcinku. Taka sytuacja. Mi się wydaje, że ciekawe to jest. Oby tylko chodziło. O to się tylko rozbiega, żeby to kurde chodziło wreszcie. Tak jak ma być. Prawdopodobnie pierwsze odpalanie, pierwsza jazda testowa, no to wrzucę wam na kanał tak samo. Ewentualnie jeszcze jak to będzie wyglądało, jak zamontuję to do samochodu, jak to będzie tam pod maską, tam mniej więcej wszystko pasować, też zobaczycie w kolejnym odcinku, więc zachęcam do subskrypcji kanału, żebyście nie przegapili kolejnego odcinka. No i tyle. Ja tu grzebię dalej. Życzcie mi powodzenia. A my się widzimy niebawem w kolejnym odcinku, więc do następnego. Na razie, trzymajcie się, hej!